się, kim był Markus i gdzie Markus był. Letnie osy kąsają nas nawet w listopadzie. To sztuka, w której spotyka się troje bliskich sobie osób. Podczas salonowej rozmowy trzech przyjaciół, wśród rozmów, zadawanych pytań, przekomarzań i wzajemnych podejrzeń, bohaterowie zdejmują kolejne maski, odsłaniając prawdziwe oblicze. A dzisiaj po raz pierwszy gościmy na scenie Centrum Kultury Muza, teatr dramatyczny z Warszawy, w świetnym spektaklu Letnie osy kąsają nas nawet w listopadzie. Wyrypajew bawi się konwencjami komedii salonowej, nawiązuje do wielkiej literatury rosyjskiej i teatru absurdu. To jest sztuka, jak kobiety łapie się na kłamstwie i że kobieta kłamie do samego końca. Bo musi postawić na swoim. Sztuka w reżyserii Wojciecha Urbańskiego będzie wystawiana w Centrum Kultury Muza w Lubinie po raz pierwszy. Na spektakl o godzinie 20:00 są jeszcze wolne miejsca.